Uważam, że sparing był bardzo pożyteczny, myślę, dla dwóch stron. Dwie drużyny stworzyły całkiem niezłe widowisko. Jedna i druga drużyna miała swoje sytuacje, miała swoje momenty przewagi. Uważam, że mecz taki był wyrównany. Wiadomo, że 1-0 dla gospodarzy jest taką fajną, gdzieś tam psychologiczną przewagą, ale uważam, że ja też mogę być zadowolony z postawy swojej drużyny. Stworzyliśmy sobie sporo sytuacji, może troszkę zabrakło skuteczności, ale jakby to nie jest też ten okres, w którym za wszelką cenę musimy wygrywać. Ciężko pracujemy, widać po niektórych zawodnikach jednak, że mają te kilogramy i kilometry w nogach, jeszcze nie ma tej świeżości. Tutaj drużyna gospodarzy widać, że była pod tym względem troszkę lepsza, troszkę świeższa, ale tak jak mówiłem już, to jest bez znaczenia, wyniki są bez znaczenia. Ja buduję tą drużynę i na tych kilku akcjach będziemy na pewno taki pozytywny przekaz budowali. Trenerze, zwycięstwo 1-0. Patrzy trener na również na wyniki tych sparingów, czy przede wszystkim na postawę swoich podopiecznych na grę? Przed każdym meczem mamy jakby założone swoje cele, które chcemy realizować i w pierwszej połowie realizowaliśmy to bardzo dobrze. W drugiej połowie zdecydowaliśmy się zejść do średniego pressingu. To też miało jakby to było skutkiem tego, że robiliśmy dużo zmian i kiedy chłopcy wchodzą, ta struktura się trochę zmienia i jest ciężko się zaadaptować, dlatego uważam, że dobrze się zaadaptowali do tej sytuacji. Jeżeli chodzi o wynik, wiadomo, że zawsze fajnie jest wygrywać, ale nie to jest teraz najważniejsze. 12 marca będziemy chcieli wygrywać. Panie trenerze, jak będzie wyglądał ten najbliższy tydzień, no i jakie dwa kolejne sparingi? W następnym tygodniu możemy popracować sobie 5 dni na boisku u nas bez sparingu i dopiero w sobotę gramy grę kontrolną z Krzeszowcem w Ostrowcu Świętokrzyskim.